Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta. Tak, znowu po długiej przerwie, bo jakżeby inaczej, ja nie potrafię robić normalnej serii z Minecrafta. Jest także witajcie w nienormalnej serii z Minecrafta. W każdym razie, dzisiejszy odcinek jest z racji tego, że ostatnio wyszedł update do Minecrafta, update 1.8, który dostał swoją nazwę, mianowicie The Bountiful Update. Nie jestem pewna, jak to powinnam dobrze przeczytać. Ale dobra. W każdym razie, inaczej. Jest to szczodra aktualizacja. Tak ją bo podobno mamy tłumaczyć, aczkolwiek ja bym z tą szczodrością się aż tak nie rozpędzała. W każdym razie jest w tym update'cie oczywiście dużo różnych rzeczy nowych, znaczy dużo, no nie powiedziałabym, że dużo właśnie, raczej średnio, ale no parę jest. Jest parę nowych bloków, jest parę nowych rzeczy, które można stworzyć, niektóre rzeczy ulepszono i tak dalej, i tak dalej. Ale jest jedna rzecz, która mnie bardzo, bardzo intryguje w tym update'cie. Mianowicie dodano tutaj podwodne twierdze, czy tam świątynie, czy ogólnie konstrukcje podwodne, może tak, które nie wiem, czy zawierają jakieś skarby, bo szczerze mówiąc nie doczytałam się tego. Wiem, że jest tam jakiś nowy stwór, jakiś guardian, który pilnuje tych świątyń i właśnie chciałabym bardzo tam wyruszyć i zobaczyć, jak to wszystko wygląda, bo mnie to bardzo intryguje. No i potem myślę, że jeżeli zdążymy i się ogarniemy z wszystkim. Tak, moja nieskończona wieża. Nie patrzcie na to nawet, bo tu dawno, bardzo dawno nie zaglądałam. Także jak zdążymy, to jeszcze Wam pokazuję mniej więcej, jakie to rzeczy zostały dodane. Ale pamiętajcie, że to nie jest jakiś taki przegląd aktualizacji czy coś takiego. Jest tego bardzo dużo na pewno na YouTubie. A ja chciałabym po prostu zobaczyć parę rzeczy na własne oczy i no i to, co zdążę, to Wam pokażę. Wiecie, taki first look, o, powiedzmy. Dobra, pierwszą rzeczą, jaka jest też mnie zaintrygowała, to podobno dodano wreszcie mięso z owcy. Więc pierwszy raz mamy nie tylko mięsa z innych właśnie zwierzątek, ale również z owcy mamy baraninę. No i proszę, wypadło. Raw mutton. Także oczywiście tą baraninę możemy upiec i ona będzie miała jakiś tam... nie wiem, ile dodaje serduszek i tak dalej. Tak jak mówię, to nie jest przegląd aktualizacji. My ruszamy na przygodę. Oczywiście muszę iść trochę dalej, niż został wygenerowany ten świat, ze względu na to, że on został wygenerowany na wcześniejszej wersji Minecrafta, więc tutaj pewnie nie wygenerowały się również te epickie świątynie. Przy okazji będę też zbierać wełnę, bo właśnie do jednej rzeczy, którą też chcę Wam pokazać. Ale to tak przy okazji. Tak jak mówię, jak zdążymy... Poza tym zostały dodane jeszcze jakieś zwierzęta, to znaczy są, na pewno pojawiły się króliki, natomiast ja jeszcze nie widziałam królika, ani jednego. Może napotkamy w trakcie naszej wędrówki. Jezu, ile tu lasu. W ogóle ja bym sobie musiała zrobić screenshota, bo ja nie wiem, czy ja mam screenshota mojej miejscówki. Wow, ale to jakoś inaczej wygląda teraz. Dobra. W opcjach też się trochę pozmieniało. To tak, by the way. Można sobie zablokować... ten poziom trudności na danym świecie i nigdy nie będziemy mogli go zmienić, co jest dość ciekawe. Jest też jakiś skin customization, ale ja nie mam pojęcia, jak to ma działać, szczerze mówiąc. No i przy tworzeniu świata też zostały dodane jakieś dodatkowe funkcje i tak dalej. Tam jakieś... Ja nie mam pojęcia, jak ja daleko tu chodziłam, szczerze mówiąc. O, Enderman. A co ty tu robisz o tej porze? No, także ogólnie update jest dość bogaty. Na tyle, że można właśnie coś z
niego sobie nakręcić i coś zobaczyć. Natomiast nie powiedziałabym, żeby aż był jakiś niewiarygodnie, jakiś super i tak dalej. Ale zawsze update'y są mile widziane, także narzekać nie będę. Jestem bardzo ciekawa, gdzie te króliki. Nie wejdę tędy. Idziemy cały czas w tą stronę i zobaczymy, gdzie wyjdziemy. Ogólnie te świątynie są oczywiście pod wodą i to wydaje mi się, że na większych jakby basenach, nie wiem jak to powiedzieć, o, to jakaś jaskinia, w większych basenach, morzach i tego typu rzeczach, przynajmniej tak z tego, co widziałam po screenach. O, tutaj mamy coś takiego. O, i chatkę tej czarownicy. I pełna owiec. Owce, chodźcie tu. Tam jest pełno kwiatków. W ogóle mam wrażenie, że oświetlenie też się zmieniło. Jak wchodzę w jakiś pod jakieś drzewa, czy wychodzę z domku, czy coś, to nagle tak się rozświetla wszystko. Ale może to tylko moje wrażenie. Ja nie wiem, czy w końcu te chatki są zamieszkałe już przez te czarownice, czy nie. Nie ogarniam tego. Dobra, tu pewnie będziemy musieli łódkę stworzyć za niedługo. Ja nie wiem, czy to już są nowe tereny generowane, czy jeszcze nie. Ale tu mamy taki duży... O! Proszę. To chyba to. No to tak wygląda przynajmniej. Czyli to są nowe tereny. No to nawet długo nie musiałam szukać. Ja myślałam, że będę musiała robić cięcie, żeby was nie zanudzać i w ogóle. A chatka chyba pusta. Poczekajcie, ja zrobię sobie screena też tego miejsca, w razie czego. Najemy się, bo ja nie wiem, jak ja tam będę oddychać w ogóle. To będzie masakra. Ja nie mam żadnego hełmu na oddychanie ani nic. Kompletnie nie wiem, czy tam będzie w ogóle... Fuck! Co to? God damn it! Co to było? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Nie podoba mi się to. Ani trochę. Mining fatigue? To jest to, że nie mogę kopać. O kurczę. To znaczy, że ten... To coś. Ten Guardian. Chyba, tak mi się wydaje, że to on rzucił na mnie jakiś... O, tam pływa. Widzicie go? Widzicie go? Skubana owca. Kurde. Ja nie wiedziałam, że to takie skomplikowane będzie. Jo, widzicie go tam? Masakra, jakie jajca w ogóle. Ale tam jest ich dużo. Jak ja mam je zabić? Dobra, zbliżymy się. Patrzcie, atakują. Atakują te. One mają jakieś promienie laserowe. Cholera wie, co to jest. Patrz, jak atakują biedne ośmiorniczki. Co za bezczele. Ciekawe, czy mogę je zaatakować w ogóle z tym mining fatigue. Au! God damn it! No chodź tu, walcz! Walcz jak mężczyzna! No chodź, chodź, chodź! I co? Ale mnie ściągają, skubane owce. Kurde! A! Ja zaraz umrę! Nie! O kurde! Was killed by Guardian using magic. Dobra, prześpijmy się. Przecież jest noc. Czy nie jest noc? Jeszcze nie. O, szlak. No to nie będzie takie proste, jak myślałam. Wow. Nie spodziewałam się, że to będzie takie trudne. Nie wiem, czy ja mam tyle diamentów, żeby zrobić sobie jakąś diamentową zbroję. Gdzie jest moja...
Zgubię się w tym domu. Masakra. Ja chcę tam wejść, tam są na pewno skarby jakieś. W sumie mam 42 diamenty. Tylko, że jak ja stracę diamentową zbroję, to ja się pochlastam chyba. No ale tak to ja mam marne szanse na jakiekolwiek... Ej, wełnę straciłam, kurde. Tam były patyki. Nie tu. I mój level straciłam. Dobra, jeszcze jakiś kilof, ale kilof to raczej z żelaza zrobimy. No, to nie jest taka prosta sprawa. Jeszcze jakąś łopatę w razie czego. Coś jeszcze? Tam miałam żelazo też ze sobą. Masakra. Dobra, chyba damy radę. Jakoś. Jeszcze w razie czego, gdyby się zaczęło zakopać. Dobra, i lecimy. A, jedzenie! Najważniejsza rzecz. Żarcie. Akurat jedzenia nie mam za dużo. Wow, naprawdę nie spodziewałam się aż takiego, kurczę, Saigonu tam. Zastanawiam się, czy jakbym nie była w wodzie, to miałabym większe szanse. Bo oni w wodzie mnie atakowali tym dziwnym promieniem. I przypuszczam, że właśnie jakbym... Jakbym może nie była w wodzie, to miałabym większe szanse. Ja szłam jakoś tędy, prawda? Czekajcie. Mam nadzieję, że szłam tędy. Zrobiłam screena w razie czego, więc zgubić się raczej nie zgubię. Ale, wiecie, pobłądzić to bym nie chciała raczej. Jeju. Szalone przygody oczywiście. Tak to jest, jak Ania wybiera się przygoda. I to jeszcze taką niebezpieczną. No, tu gdzieś się wspinałam. O, tu jest ta chatka. Już jesteśmy blisko. Miejmy nadzieję, że diamentowej zbroi nie stracę. Bo to będzie kaszana jakaś. Wow, wow, wow. Dobra, czas coś zjeść. Jakbym wybudowała mostek, to może miałabym większe szanse. Właśnie się zastanawiam nad tym. Ale strasznie dużo tych guardianów tam jest. Kurde. To jest największy problem, że ich nie jest jeden, tylko aż tylu. Zastanawiam się, czy w takim razie są tam jakieś, wiecie, niebywałe skarby, że to tak jest chronione przez tych guardianów. A czy wręcz przeciwnie. Jest to jakiś trolling. Dobra. Spróbujmy coś wykombinować. I tak siłą rzeczy będę musiała potem zanurkować tam. Zresztą dirt mi się zaraz kończy, więc... Tam był mój jeden ładny diamentowy kill. W sumie mogłabym spróbować odzyskać te rzeczy, ale... No, pływają tam.
ciekaw, czy mnie zrzucą. Na razie nie atakują. Pomysł był niezły, tylko że... Oh shit. Dobra, wkurza mnie to coś, co mi ma... A nie, widzicie. Au! Czekajcie. Spróbujmy. O, odzyskałam mięso. Dobra. Czekajcie, bo się zaraz utopię. One się tu respią. Skubane owce. Dobra, ale mam powiedzmy większe szanse chyba. Jakbym miała ulepszony ten miecz, pewnie miałabym jeszcze większy. O, coś z niego wypada. To była moja zbroja w ogóle. A strasznie dużo tych guardianów, no. No, gin, skubańcu! Gin, skubańcu! Już ja cię tu dorwę. Trzeba się posilić. Dobra, coś z niego wypada w ogóle. O, tam jest coś oświetlone. Spróbujmy tu... O Jezu. To jest niebezpiecznie. Wow, wow, wow. Zaraz się utopię. Kurde, nie podoba mi się to, że... Aha, tu nie można kopać. Wow. Kurde. Gdzie jesteś, głupi guardianie? Dobra, teraz tu ich jest pełno. Nie bym chciała tu wejść, ale to jest... On się teraz porespiły. No i znowu zginę zaraz. Cholera jasna, muszę się stąd ewakuować! Spróbuję dopłynąć, aczkolwiek nie wiem, jak mi to wyjdzie. O, trudne, trudne. Przewistej wody. Dobra, odzyskałam... odzyskałam przynajmniej... swoją klatę i żarcie. Mam jedną rybę, to chyba z tego. I co to jest? Prismarine Shard. Coś się z tego robi? Chyba coś się z tego robi, ale nie wiem co. Dobra, posilmy się. Zastanawiam się, jak tam wejść. W takim razie, skoro nie można kopać. Może trzeba poczekać, aż to minie, ale wydaje mi się, że będzie nam to wracać. Za każdym razem, jak się będziemy tam pojawiać blisko. Jak to moja zbroja? Ogólnie dobrze. Nie no, zbroja chroni mnie dobrze, więc myślę, że jak ktoś ma jeszcze dodatkowo ulepszoną zbroję, to ma wielkie szanse, żeby się tam przedostać. Ale kurczę, nie spodziewałam się aż takich trudności. Muszę przyznać, że to jest chyba najtrudniejsza konstrukcja. Najtrudniejszy potwór na razie do przejścia. Jeszcze zwłaszcza, że on jest w wodzie, więc... więc jest o tyle trudniej, żeby go tam dorwać. Dobra, robimy charge i spróbujemy się tam dostać jakoś. Tam widziałam ścieżkę, więc myślę, że... Można by było spróbować tą ścieżką się dostać, tylko że jak ja tam dopłynę, mi się kończy akurat powietrze. Ja wiem, że teraz niewiele będziecie widzieć. Ale no cóż. Dajcie mi tu
Płynąć. Wow. No właśnie. Ja tego nie przeżyję. O kurde. Nie. Temat. Dobra, teraz spróbuję tam bez rzeczy dotrzeć. Żeby zebrać tą zbroję. Jeju. Tam jest jakaś ścieżka. Tylko, że niestety pod wodą to jest masakra, żeby tam dotrzeć. Oj, to będzie ciężki odcinek. Ale zobaczycie coś innego. Przynajmniej. Znaczy nie w stosunku do mnie ginącej, bo ja ginę we wszystkich możliwych grach, no ale... No cóż. Tak, a chciałam wam pokazywać jeszcze jakieś inne rzeczy. Jezu, nie przekopuj się przez to. Pędź, pędź, zanim twoje rzeczy znikną. Mam nadzieję, że w ogóle uda mi się dotrzeć tam. Tylko, że to spadło pewnie na samo dno. Te gardiany mnie zdążą zabić, zanim ja tam dotrę. Na tą wyprawę całe moje diamenty pójdą. Nie no, pomysł był niezły. Tylko... tam trzeba się zaopatrzyć w pochodnie, żeby pod wodą oddychać. Wiecie, robić taki trik z pochodnią. Wydaje mi się, że to by dużo dało. Masakra. Może jeszcze się nie zrespiły te gardiany tam na tyle, żebym mogła tam dotrzeć, tylko że już ledwo biegam, nie mam jedzenia. Widzę jakieś ucięte drzewa w ogóle. No, ciężko. Ciężko jest się dostać tam, już nie mogę biegać. O, niestety, pełno tych gardianów. Tam zabijają te śmierniczki. O, nie przeżyję raczej tego. Nie bijcie mnie, ja co tylko moje rzeczy. Dobra. Nie, to nie. Nie wiem, czy mi starczy diamentów na następny set. O Jezu, znowu się gubię. Już nie mam za bardzo żarcia, nie? Ale dobra. Dobra, spróbuję tyle, ile mogę zrobić. Na pewno miecz. Na pewno miecz. Klatę możemy zrobić. I hełm. Dobra, reszta musimy z żelaza. Dobra, jestem kolorowa. Jeszcze bym zrobiła kilof. Łopaty już nie robię. I wezmę pochodnie. Spróbujmy się tam dostać, wiecie, tak na chama. Jak się nie dostanę w ten sposób,
to nie wiem. Jak jeszcze, czy próbować, czy nie. Bo ja bardzo chcę zobaczyć, co jest tam w środku. No. Czy to w ogóle jest warte, żeby robić jakieś najazdy na tą świątynię? Już nie wspominając, że te szardy znowu z tam. No. Straciłam. To coś, co wypadało z tego Guardiana. A królików, jak nie widziałam, tak nie widziałam. W ogóle z królików chyba też jest jakieś mięso. Wow. A żarcie nie wzięłam. O Jezu. Brawo ja. Brawo ja. Dobra, to wiecie co? Ja zrobię cięcie i zobaczymy się, jak dotrę do tej świątyni, bo to już któryś raz oglądacie. Okej, jestem z wami z powrotem. Przełączyłam sobie na chwilę na Peaceful. Tak, wiem, poszukiwałam, żeby mi się napełniły serduszka, bo mam wrażenie, że marne nasze szanse, żeby się tam dostać. W każdym razie, jeśli mi się teraz nie uda, to ja chyba przełączę właśnie na Peaceful i spróbujemy zobaczyć, co tam jest, żeby to chociaż zobaczyć, bo wiecie, no... można się starać, można oczywiście walczyć, no ale ja już nie mam prawie setów żadnych, żeby to właściwie robić, więc jeśli nie odzyskam moich rzeczy, no to będzie ciężko. Dobra, gdzieś tam spadłam na pewno. Zostawcie mnie. O, coś tam odzyskałam, ale zaraz się utopię. Nie top się. No i... Nie, to jest po prostu nie do przejścia w tym momencie. To jest za trudne. nie, to jest... Po prostu ja nie wiem, czy to jest gra w ogóle warta świeczki. A ja bardzo chcę zobaczyć, co jest tam w środku. Także dajcie mi jeszcze chwilę. Ja tam dotrę i po prostu, nie wiem, zajrzymy sobie tam chociaż. Okej, jestem z powrotem. Jak widzicie, udało mi się odzyskać część rzeczy, ale niestety nie odzyskałam miecza, co najważniejsze. Więc mam tylko... Udało mi się węgla trochę odzyskać, więc zebrałam trochę drewna i zrobiłam pochodnie, ale myślę, że na ten raz, żeby i wam pokazać, i sobie też pokazać, przełączę się jednak na Peaceful na razie, bo i tak samo dotarcie tam do środka przypuszczam, że będzie trudne, a już naprawdę bardzo długi czas odcinka jest i jednak chciałabym coś w nim jeszcze konkretnego pokazać. Więc cóż. Mam nadzieję, że mnie nie zjecie za to bardzo. Ale... No... Nawet miecza nie mam, no. Jestem taka biedna. Chodźmy zobaczyć, co tam właściwie jest i czy warto w ogóle walczyć o to miejsce. Miejmy nadzieję, że nie zapomnę używać pochodni. Dobra, spływamy. W ogóle jakieś takie ciekawe bloki są też. Okej. Okay. Jak się robi trik z pochodnią, jakbyście chcieli widzieć. A nie, tu jednak jest jakiś basenik. A my nie. A, czekajcie. Nie, to są wszystko zalane pomieszczenia. Pewnie też nie będziecie za dużo widzieć, ale... Wow, to jest jakaś konstrukcja dziwna. Hmm.
taka pośrodku, ale nic to nie wygląda to na nic konkretnego. To wyglądało jakby, wiecie, coś miało tu być. Ale się okaże, że nic tu nie będzie i są tylko te guardiany. Może o to chodzi, żeby... Ciekawe, czy to można wydobyć. Teraz. Szczerze mówiąc, nie wygląda, jakby tu miało cokolwiek być. Tu jest jakieś wejście. A, to są jakby lampy. Ha. No szczerze mówiąc, fajny pomysł na podwodną twierdzę, ale niestety jakiś taki niedorobiony chyba. Widzicie, nic tu specjalnego nie ma. No chyba, że ja nie umiem szukać. No tak też może być. I coś tu jednak jest. No nie wiem, to jest jakiś kamień, ale nie mam nawet kilofa, żeby to wykopać. Nie, musimy się wracać. No też niestety za dużo nie będziecie widzieć, bo YouTube jeszcze dodatkowo przyciemny ten film. No ale cóż, spróbuję najwyżej go jakoś oświetlić. Tam przypuszczam, że jest to samo. Nie ma to sensu tam wchodzić. Wow, wow, wow. Dobra. No to widzicie, jest jakaś taka dziwna konstrukcja, jakiś krzyż w ogóle. Jak średnio to wygląda. No nie wiem, chyba że są tu jakieś skarby, naprawdę, o których nie wiem. Które są głęboko gdzieś zakopane. I trzeba się do nich w jakiś konkretny sposób dostać. No ja osobiście nie wiem. Ale to by było trochę bez sensu, gdyby tu nic nie było, no bo jest tylu guardianów, tyle różnych rzeczy. A to by się okazało, że nic tu nie ma. W ogóle, aha. Jeszcze wywindujmy się na górę. No tu jest jakby taka ścieżka do tej świątyni. Fajnie to wygląda, bardzo fajny pomysł, ale żeby to coś było. No to wygląda też jakby coś było. Są jakieś dziwne konstrukcje. Ale żeby tu przetrwać, to jednak trzeba mieć ten hełm. O kurde, o kurde. Shit, shit. Dobra. Czekajcie, spróbujmy się tu przekopać jakoś. Chociaż biorąc pod uwagę, że nie mamy kilofa, to gdzie trwało wieczność. Chciała do tej części się jeszcze dostać, bo nie wiem, czy tu byłam. No szczerze mówiąc, trochę rozczarowujące, biorąc pod uwagę ilości guardianów filmujących tego miejsca. Ja mam jeszcze dieta. Czekajcie, postawimy sobie tutaj może. Tylko, że nie mam nawet z czego zrobić tego kilofa. Może z drewna, ale z drewna nawet nie zrobię, bo to... No nic to. Chyba nic nam z tego nie przyjdzie. Nawet nie wiem, czy tam jest jakieś dalsze przejście do tego. Kompleksu. Też jest jakiś kamień.
to za dużo czasu zajmie. Dobra. Wybaczcie mi moją niecierpliwość. Chcę zobaczyć, czy tu coś jest. Czyli nie ma. Czy ja tu byłam? I te wszystkie pomieszczenia wyglądają w sumie tak samo. Jest jakieś zejście na dół. Tu nic nie ma. Być może jeszcze będą jakieś update'y, w których poprawią działanie tych. No to znowu to jest ten wielki klocek. O! To jest nowe. To jest gąbka. Namoknięta gąbka. Jej wcześniej nie było normalnie dostępnej w Minecrafcie. Nie wiem, czy będzie ją widać. Postaram się wam może rozjaśnić ten ekran. W każdym razie ta gąbka jest nowa. No dobrze, myślę, że już nic więcej to wam nowego nie pokażę. To znaczy w sensie takim, że w tej świątyni chyba nic już nie ma. Przynajmniej tak sądzę. Trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, że tu byłam, aczkolwiek głowy nie dam obciąć. To wygląda tak samo jak tamto pomieszczenie. To całkiem możliwe. O, to jest jakaś dziurka, zobaczymy. No, wyleć. No. Dobrze, więc ja się przełączam z tego game moda. I cóż, no... Trochę rozczarowujące. Myślałam, że tu coś będzie. Być może faktycznie jest, a ja tego nie widzę. To w takim razie napiszcie mi w komentarzach. Jeszcze chciałabym wam mniej więcej pokazać, co nowego jeszcze nam tu podchodziło z takich, no nie wiem... innych rzeczy, powiedzmy jakichś ciekawszych, czy coś takiego. Więc może ja się teleportuję do domu i zaraz do was wrócę. Okej, jestem już w domu, trochę się wyposażyłam w parę rzeczy. Nie wiem, czy mi wystarczy wełny, ale miejmy nadzieję, że tak, zobaczymy. Tak, w każdym razie, jeśli mnie jeszcze nie zhejtowaliście całkiem za wejście do świątyni, no cóż, bywa. No nie sądziłam, że będzie to takie trudne do ogarnięcia i ci przeciwnicy będą aż tacy mocni, bo zazwyczaj w Minecraftie nie było aż tak trudno. No ale, jak widać, nie ma łatwo w życiu i tutaj. Dobra, w każdym razie, co jeszcze mniej więcej doszło z tą aktualizacją? Doszły włazy z metalu, z żelaza, Boże, z żelaza. Także oprócz takich normalnych mamy teraz jeszcze takie włazy i pewnie działają tylko na przycisk, tak jak metalowe drzwi. Więc zabieramy. Co jeszcze doszło? Doszedł właśnie... nie wiem tylko, czy mi się uda właśnie to zrobić. Chyba się uda. Tak, akurat wystarczy. Ten sposób. O, ten sposób. Mamy standard, taki banner, czy whatever. Nie wiem, czy to mogę zniszczyć tak normalnie, czy... No nie, dobra. Ten sztandar możemy jeszcze kolorować w jakiś tam określony sposób. Ja nie pamiętam dokładnie jak. Zaraz to obczaimy. O, można dodać... Czekajcie. O, na przykład takie paski. Nie wiem, jeden sobie taki mogę zrobić. O.
z takim niebieskim paskiem. Można też cegiełki na przykład układać i wyjdzie taka cegiełka na tym sztandarze. Są bardzo jest bardzo dużo różnych wzorów, więc dla każdego, no, co kto lubi, taka ozdóbka, bajerka jest. Szczerze mówiąc, no, to tak średnio pasuje, ale może gdzieś na jakichś multiplayerowych serwerach by to się właśnie przydało, jako właśnie takie sztandary drużyn czy coś takiego. To może faktycznie. Natomiast na singlu to tak wydaje mi się niespecjalnie, ale no taka ozdóbka powiedzmy jest. Został dodany również stojak na zbroję. Miejmy nadzieję, że uda mi się to zrobić, aczkolwiek muszę mieć więcej patyków. Więc tak, jak to było? Na pewno tak. Tak i tak chyba. O! Mamy stojak na zbroję. Możemy go sobie postawić. Jeśli się używa, to ja nie wiem. Czy ja mogę dać tu... A, mogę. O! Dobra, działa. A drugiej koszulki nie nałożę pewnie. Nie, tylko się zmieni kolor. No, ale taki można tu wszystko dać. Spodnie. Nie wiem, czy buty można dać. Sprawdzimy? Sprawdzimy. Sprawdzimy wszystko od razu. Można. Czyli całą zbroję można dać na taki stojek. Także, no, taki bajer, ale w sumie czemu nie? Mi to nie przeszkadza. Aczkolwiek też pomocne jakoś na singlu, nie wiem czy jest. No, można uznać za szafę jakąś tam. Czy jakiś tam bajer. Dobra, co jeszcze? Aha, pododawano też na przykład drzwi w różnych odcieniach, czyli odpowiednio do danego typu drewna. Już teraz nie są drzwi wszystkie takie same. Tak samo zresztą z furtkami i z płotkami. Zaraz Wam pokażę. Dżunglowe na przykład drzwi. Potem z tego mamy takie drzwi. Z tego mamy takie drzwi. Jeszcze coś pominam. No i z tego są zwyczajne, prawda? Z tego zwykłego. Wydaje mi się, że nie wszystkie są tu, ale... No. A są różne rodzaje. Całkiem fajnie. To teraz wygląda, chociaż te wyglądają jak jakieś kraty. Te są fajne. Takie standardowe, ale fajne. Tak samo właśnie wszystkie płotki. To jest włas akurat. To jak zrobić płotki? Bo płotki się z tego robiło. Nie doczytałam. Dobra, zaraz to zobaczę. Furtki też na pewno są, ale furtki się robiło w ten sposób. O, jak widzicie, furtka jest z wircza. Z tego. Jak się zrobić teraz? Może w odwrotną stronę zmienili. Aha! Ogarnęłam! Haha! No, także teraz mamy płotki. Też odpowiednio kolorystycznie. Oczywiście z wszystkiego to jest tak samo, prawda? Tej czerwonej na przykład też. Też będzie inna furtka, znaczy inny płotek. Także wszystko względem koloru danego drewna, z którego to robimy. Także crafting się trochę zmienił, bo faktycznie wcześniej płotki się robiły tylko z patyków i wtedy nie miało to znaczenia, jaki kolor drewna. Natomiast teraz właśnie chyba to zmienili, tak sądzę. No dobra, to by było w sumie wszystko. Aha, ja bym jeszcze chciała zobaczyć, czy ja nie mam czasem... A to w różnych będzie chyba. Nie mam. Bo są jeszcze na przykład nowe bloki szlamu, czyli z tych slimeboli. Można tworzyć, ale nie mam slimeboli, żeby Wam pokazać.
Dobra. No, także no, jest sporo nowych rzeczy, jest dużo jeszcze nowych bloków, które można stworzyć, ale nie mam na przykład jakichś konkretnych rzeczy do tego, żeby wam pokazać. Na przykład nie mam kwarcu, żeby wam pokazać, jak wygląda granit, czy dioryt, czy andezyt. Naprawdę są takie bloki. Także myślę, że z mojego pokazywania to by było na tyle. Ja już wam tutaj podziękuję za uwagę. Wow. Stanę sobie przy mojej zbroi. Ja już wam tutaj podziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że mimo wszystko odcinek wam się podobał. Mimo, że trochę poczytowany, ale to chyba jakaś norma u mnie. Myślę, że jak się nauczę walczyć z guardianami, to jakoś tam będzie się dało lepiej przetrwać, aczkolwiek nie wiem, czy jest sens, nie wiem, czy jest po co, bo cała twierdza no, jest ładna, ale nic tam w środku nie ma. No chyba, że się nie doszukałam, tak jak mówię. Także piszcie w komentarzach, jak wam się podoba i czy faktycznie w tych twierdzach coś jest, czy nie. No. Króliczków niestety nie widzieliśmy. Tak samo nie widzieliśmy jeszcze jednego nowego zwierzaczka, który dodali, czyli Endermite, czy Endermite, nie jestem pewna. To jest coś podobnego do Endermana, tylko że bardzo malutkie i robaczkowe. Nie mam pojęcia, gdzie to spotkać, ani nie widziałam tego jeszcze, także no cóż, niestety wszystkiego nie można zobaczyć. No, to dziękuję wam jeszcze raz i do usłyszenia w innych filmach. Cześć!